tym sezonie do rywalizacji w Tauron Pucharze Polski przystąpi 32 zespoły. W pierwszej rundzie siatkarzec Radu NA Czarnych Radom trafili na Krispol Września, który obecnie w tabeli Tauron pierwszej ligi zajmuje 9 miejsce. Zdecydowanym faworytem tego starcia będą podopieczni Jakuba Bednaruka. Początek spotkania w środę 22 grudnia o godzinie 17 w hali sportowej samorządowej szkoły podstawowej nr 6 we Wrześni. W przypadku wygranej Radomianie w kolejnej rundzie Pucharu Polski zagrają ze zwycięzcą pary Chrobrych Głogów Stalnysa.